Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej ministra Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Proszę bardzo, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. Temat konferencji jest jeden ważny, podstawowy, mianowicie też podając na liczne zainteresowania i pytania, chcę powiedzieć kilka szczegółów na temat wizyty w Polsce ich królewskich wysokości, książąt Cambridge, Williama i Catherine, którzy przyjeżdżają do Warszawy, do Polski w poniedziałek wraz z dziećmi, z książętami George'em i Charlotte'ą. Będziemy gościć książąt Cambridge w Polsce od poniedziałku do środy. Para książęca przyjeżdża po południu wczesnym w poniedziałek i zaraz z lotniska pierwsze kroki kieruje tutaj do Pałacu Prezydenckiego, gdzie będzie podjęta przez naszą parę prezydencką późnym lunchem. Dwie pary prezydenckie w bardzo wąskim gronie zjedzą wspólny posiłek. Następnie po wymianie upominków obie pary wyjdą tutaj przed Pałac Prezydencki, a później, co ważne, około godziny 15:15 para książęca William i Catherine odbędą spacer po krakowskim przedmieściu, tak żeby można było też spotkać się z nimi, żeby można było też mieć taki bezpośredni kontakt. To będzie spacer od Pałacu Prezydenckiego do pomnika Adama Mickiewicza tutaj na krakowskim przedmieściu. Następnie obie pary udają się do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie spotkają się z weteranami polskimi i brytyjskimi II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, a także tymi, którzy pomagali powstaniu. Będzie to spotkanie obu par w Muzeum Powstania Warszawskiego. Także obie pary wspólnie oddadzą hołd powstańcom warszawskim, zapalając znicze pod dzwonem, pod monterem. Później para książęca udaje się do Warsaw Spire na spotkanie z młodymi przedsiębiorcami, ze startupami polskimi i brytyjskimi, które mają wspólny tam taki event startupowy London Warsaw Bridge, taki, który pokaże współpracę startupowców polskich i brytyjskich ze sobą. I wieczorem w Łazienkach Królewskich odbędzie się przyjęcie na cześć Królowej Brytyjskiej, czy z rodzinami Królowej Brytyjskiej, w obecności pary książęcej brytyjskiej i z którego honorowymi gośćmi będzie polska para prezydencka. I na tym przyjęciu będzie miało miejsce to jedno publiczne wystąpienie Jego Królewskiej Wysokości księcia Williama w Polsce. To będzie wystąpienie, będzie list od Królowej Brytyjskiej odczytany przez ambasadora brytyjskiego oraz wystąpienie w imieniu rodziny królewskiej naszego gościa, księcia Williama. I to jest ten wieczorne wydarzenie, które będzie wydarzeniem, na które zapraszamy strona brytyjska. Jak powiedziałem, honorowymi gośćmi tego wydarzenia będzie polska para prezydencka. Drugi dzień pobytu w Polsce para książęca spędzi w Gdańsku. Przed wizytą w Gdańsku para książęca odwiedzi Muzeum Stutthof, gdzie odda hołd także bohaterom i ofiarom nazizmu. Następnie w Gdańsku samym odwiedzą m.in. Teatr Szekspirowski i Europejskie Centrum Solidarności. Złożą także wieńce pod gdańskimi krzyżami, żeby także upamiętnić, uczcić bohaterstwo polskiej Solidarności. I z Gdańska para książęca wraca do Warszawy. W Warszawie spędza drugą noc i rano w środę ponownie spotyka się z polską parą prezydencką. Para prezydencka odwiedza rewanżowo parę książęcą w Belwederze, bo para książęca zamieszka w Belwederze na te dni wraz z dziećmi. I tam będzie krótkie spotkanie jeszcze pożegnalne obu par i nasi goście opuszczają Warszawę, udając się do Berlina, który jest drugim etapem ich podróży w tych dniach po państwach europejskich. Tak się zarysowuje plan tej wizyty.
powiedziałem, z spotkań publicznych, to mamy wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego, mamy spacer po Krakowskim Przedmieściu, mamy wystąpienie księcia Williama tutaj w Łazienkach Królewskich podczas spotkania. Z części prywatnych to jest prywatne spotkanie obu par tutaj w pałacu w poniedziałek i spotkanie prywatne obu par we środę w Belwederze. I to będą możliwości także do rozmów osobistych polskiej pary prezydenckiej i gości brytyjskich. Tę wizytę traktujemy jako wizytę szacunku i przyjaźni. To jest wizyta, która ma wskazać również na te bardzo dobre relacje i społeczne, i międzyludzkie, ale także międzypaństwowe między Polską i Wielką Brytanią. Taka też jest rola tego typu wizyt. Ona nie ma charakteru politycznego. To nie jest wizyta, gdzie rozmowy by toczyły się na tematy polityczne, czy takie, które by miałyby być twardymi tematami dwustronnymi polsko-brytyjskimi. To jest raczej, jak powiedziałem, wizyta szacunku i przyjaźni. I tak ją traktujemy. I para prezydencka oczekuje na brytyjską parę książęcą. I myślę, że będzie to bardzo także udane, będą także bardzo udane tutaj dni w Warszawie. Jak powiedziałem, para książęca cały zamieszka w Belwederze, to jest oddane do ich dyspozycji. Mogę zdradzić, że Belweder przeszedł mały lifting z tego powodu, dlatego że jest przygotowany przede wszystkim także na obecność dzieci pary książęcej. I oczywiście jedna prośba, którą do której jestem zobowiązany prosić. Prosimy oczywiście o uszanowanie w miarę Państwa możliwości i apetytów, o uszanowanie prywatności, zwłaszcza rodziny pary książęcej i tego, żeby Belweder mógł być rzeczywiście dla nich domem warszawskim, żeby mogli w Belwederze czuć się, zwłaszcza w tym czasie, kiedy są sami, bo poza tymi punktami oficjalnymi para książęca spędzi w Belwederze sporo czasu rodzinnie, żebyśmy jako gospodarze tej wizyty uszanowali także prywatność rodziny książęcej i ten Belweder, żeby rzeczywiście było poczucie warszawskiego domu dla pary książęcej. Wiem, że to pewnie będzie trudne na zainteresowanie samą wizytą, ale dlatego też są te elementy publicznego spaceru czy publicznych możliwości spotkania z parą książęcą, tak żeby ten Belweder był dla nich rzeczywiście warszawskim domem. Dziękuję. Jesteśmy gotowi na odpowiedzi na pytania dotyczące także tej wizyty. Dziękuję, panie ministrze. Ja może uprzedzę, że najpierw bym prosił o pytania związane z tematem konferencji, później inne. I też się umówmy na 5 pytań, bo mamy też swoje obowiązki. Dłużej na więcej pytań dzisiaj nie damy rady odpowiedzieć, ale 5 pytań. Proszę bardzo. No dobrze, skoro nie widzę nikogo chętnego do pytań odnośnie wizyty, w takim razie zapytam, czy pan prezydent zgadza się na to, by prezesa Sądu Najwyższego wskazywał pan minister Ziobro i co pan prezydent sądzi o tempie pracy nad tą ustawą i tym, że Sąd Najwyższy będzie uzależniony od Zbigniewa Ziobry? Pan prezydent wypowiada się na temat ustaw, kiedy spływają one do Kancelarii Prezydenta i zazwyczaj wypowiada się na podstawie artykułu 122 Konstytucji, czyli może tę ustawę podpisać, odesłać do Trybunału Konstytucyjnego lub zawetować. I zapewniam Państwa, że z której z tych trzech opcji prezydent skorzysta, ale w momencie, kiedy ustawa trafi już gotowa na biurko prezydenta. A czy w takim razie możemy spodziewać się weta? Możecie się Państwo spodziewać jednej z tych trzech opcji. A w takim razie jakiekolwiek ma pan prezydent wątpliwości co do ustawy? Pan prezydent zgodnie z tym, co wielokrotnie też powtarzał, nigdy nie ingeruje w proces legislacyjny w parlamencie. Dopóki proces ten się toczy, dopóki ustawa nie jest do niego skierowana, jako ustawa, na którą parlament zakończył swoje prace i w odpowiednim trybie jest do niego skierowana, pan prezydent nigdy nie wypowiada się na te treści ani przebiegu procesu legislacyjnego, dlatego że byłoby to ingerowanie przez władzę wykonawczą w autonomię władzy ustawodawczej. Więc zatem czekamy na to, jak parlament zakończy pracę nad całością reform sądownictwa i w tym sprawie prezydent na pewno zabierze głos, tak jak mówił także pan minister Łapiński, w odpowiednim czasie, zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami ustrojowymi, prezydent odniesie się do tych ustaw. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o następne pytanie. Dzień dobry, Maciej Sztygiel, Radio Z. Ja chciałem zapytać w tej samej sprawie, czy pan prezydent
spotka się, czy w ogóle dopuszcza taką możliwość spotkania z pierwszym prezes Sądu Najwyższego, panią sędzią Małgorzatą Gesdorf, w kontekście zmian planowanych w Sądzie Najwyższym i tego, co mówiła wczoraj na oświadczeniu pani prezes? Jeśli taka prośba się pojawi, to wtedy prezydent odpowie, ale prezydent nie umawia się przez media z czy prezesem Sądu Najwyższego, czy z innymi ważnymi urzędnikami. Czyli taka możliwość jest. Pani sędzia Gesdorf wielokrotnie była gościem tutaj w Pałacu Prezydenckim, więc to nie jest pałac dla pani, więc tu nie jest zatem osobą, która tutaj do Pałacu Prezydenckiego nigdy nie przychodziła, więc natomiast pan prezydent nigdy nie zaprasza kogoś, kto, jak powiedziałem, poprzez media, jak mówił pan minister Łapiński, w takim trybie. No, jeśli taka będzie potrzeba na którymś etapie pracy i obie strony uznają, że taka potrzeba istnieje w równym stopniu, to pewnie tego spotkania dojdzie. A czy w ogóle pana prezydenta, czy pan prezydent czuje jakieś zaniepokojenie co do tego, co się dzieje z Sądem Najwyższym teraz? Czy tak jak panowie wcześniej mówili, to jak będzie ustawa, to będziemy mówić o szczegółach? Pan prezydent nie funkcjonuje w trybie uczuciowym, tylko w trybie prawnym i konstytucyjnym. Więc powyższym o nastroje, uczucia pana prezydenta to są poza ani naszą kompetencją, żeby je omawiać, ani też jakąkolwiek inną. Pan prezydent działa zgodnie z prawem i na podstawie prawa i w granicach prawa, więc powyższym wszystkie decyzje, jakie podejmie w tej sprawie, tak będą podejmowane. Dziękuję. Dziękuję. Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry, Monika Ścisłowska, Associated Press. W sprawie wizyty chciałam zapytać o to wystąpienie księcia Williama. Czy ono jest publiczne, znaczy jaki jest jego charakter i czy rzeczywiście szersza publiczność będzie mogła, nie wiem, jakoś je zobaczyć, usłyszeć w łazienkach? Na czym polegał ten lifting dla dzieci w Belwederze i czy coś możemy powiedzieć o prezentach na tym etapie? I jeszcze chciałam też inną rzecz zapytać. Tak. Do wizyty to na pewno pan minister odpowie. Jeśli chodzi o Belweder, na co dzień w Belwederze nie mieszkają dzieci. Więc powyższym też jest, czym on nie jest jako budynek do tego specjalnie przygotowany, żeby gości także, bo też rzadko tak się zdarza, żebyśmy mieli gości oficjalnych, którzy jednocześnie przyjeżdżają z całą rodziną, więc tam należało dostosować i pomieszczenia, ale także otoczenie Belwederu do tego, żeby, jak powiedziałem, para książęca mogła czuć się w Warszawie jak u siebie w domu i żeby dzieci także wspominały ten pobyt w Warszawie miło. Więc to oczywiste, że wymagało to pewnych przeróbek, jeśli chodzi o wyposażenie głównie. Ale czy to znaczy jakieś, przepraszam, huśtawki, na przykład piaskownica, płotek? Na czym to polegało tak obrazowo? Marzenia dzieci co do tego, jak to znaczy miły czas, są bardzo szerokie, więc przynajmniej część z tych marzeń próbowaliśmy spełnić i oczekiwając co do tego, jak uczynić Belweder miejscem przyjaznym dla dzieci. Więc oczywiście także, jeśli tylko pogoda sprzyja, to także dzieci będą miały możliwość zabawy w ogrodach Belweder. Natomiast oczywiście także przewidujemy wymianę upominków pomiędzy oboma parami. Szczegóły podamy po tym, jak obie pary te upominki między sobą wymienią, dlatego że trochę byłoby niestosowne czy nietaktowne, gdyby już dzisiaj powiedzieć obu parom, co zobaczą za chwilkę, prezentując sobie prezenty. Natomiast to będzie na pewno porcelana, będą też elementy historyczne dla księcia Williama. I mogę powiedzieć tylko jedną niespodziankę, która nie będzie już niespodzianką, jak ją powiem państwu, że para książęca też zastanie w Belwederze książki przy łóżku do czytania wieczornego i to między innymi będzie także brytyjskie wydanie Madame Antoniego Libery, bo to książka wzbudziła ogromną popularność w Wielkiej Brytanii. Także element lektury będzie wśród prezentów. A te główne prezenty, które będą tutaj prezentowane w Pałacu Prezydenckim, to o nich powiemy jak po już oficjalnej wymianie upominków. I jeszcze w sprawie przemówienia księcia Williama coś mówi? Ono jest to o tyle publiczne, że usłyszą je wszyscy goście tego przyjęcia. Natomiast transmisji jako takiej, nie przewidujemy transmisję tak, tego wystąpienia. Więc ona będzie w takim razie, to tutaj państwo z oprawy medialnej kiwają głowami, więc to rzeczywiście będzie zatem
To nie mówimy o wystąpieniu jakimś długim czy takim, raczej okolicznościowym, ale to będzie publiczne wystąpienie księcia Williama. A jakiś telewizor może na zewnątrz dla tych, którzy będą w łazienkach akurat? To aż chyba nie aż tak. Czy jeszcze mogę ostatnią rzecz, komentarz pana prezydenta do wczorajszej reakcji takiej ostrej w Unii Europejskiej na temat naszego nowego prawa co do Rady Sądowniczej? Nie słyszałem jeszcze komentarza prezydenta w tej sprawie. Nic nie komentował, nic nie... nie nic nie takiego, co byłoby komentarzem publicznym. Nie ma więcej pytań, chyba też odpowiedział pan minister na więcej niż zapowiadaliśmy. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu. Zapraszamy do relacjonowania tej wizyty obszernie, ale w tych punktach, gdzie media są przewidziane. Do zobaczenia, dziękujemy.